Powoli dobiega końca budowa centrum handlowego w Mokrzyszowie. Pierwsze zakupy będzie można zrobić tu już 30 października. N-Park przy ulicy Sienkiewicza na tarnobrzeskim Mokrzyszowie to obiekt parterowy o powierzchni ponad 22 tysiące metrów kwadratowych, w którym mieści się ponad 20 sklepów polskich i zagranicznych marek z branży spożywczej, odzieżowej i kosmetycznej. Market spożywczy to jest Auchan, mamy też sieć drogeryjną Rossmann, mamy grupę LPP, czyli House, Krop i Sinsay, mamy również Maxizo. W N-Parku będzie można nie tylko zrobić zakupy, ale także skorzystać z siłowni. Z myślą o najmłodszych powstał tu również klub dla dzieci. Zgodnie z zapowiedziami przed obiektem na klientów czekać będzie blisko 350 miejsc postojowych. Nie zabraknie też rozwiązań ekologicznych. Mamy wiatę fotowoltaiczną z ładowarkami na 12 samochodów. Korzystamy z wody deszczowej, mamy zbiornik retencyjny i będziemy wykorzystywali ją do podlewania. Mamy panele fotowoltaiczne, mamy ładowarkę dla rowerów. Prace przy budowie parku są już na ukończeniu, podobnie jak rondo na ulicy Sienkiewicza, z którego będzie można zjechać na teren centrum handlowego. To było duże przedsięwzięcie. Skala tego projektu sama mówi za siebie. Tu było dużo prac ziemnych, długie przedsięwzięcie, ale dzięki temu, że mieliśmy profesjonalnego, generalnego wykonawcę, dopięliśmy sukcesu i jesteśmy na ostatniej prostej. Uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie obiektu. Trwają prace wykończeniowe najemców, prace porządkowe, ostatnie odbiory. 30 października zapraszamy na otwarcie. Obok parku handlowego powstaje duży market budowlany. Jego otwarcie planowane jest nieco później, w pierwszym kwartale przyszłego roku.